Filmowo, Reksio. Bielsko-Biała, miasto, które ma swoje blaski. Określana jako Mały Wiedeń, leży na Pogórzu Śląskim nad rzeką Białą, dopływem Wisły. Jedno z lepiej rozwiniętych gospodarczo miast Polski. Wysiadając z pociągu, spotkamy się ze stylem austriackich dworów prowincjonalnych z 1855 roku. Otworzono go 26 lutego 1890 roku. W środku budynku możemy podziwiać polichromie stylizowane na antyczne, wykonane przez wiedeńskich artystów. A spacerując nad rzeką Białą dojdziemy do bohatera dobranocek, Reksia. Postać Reksia stworzył Lechosław Marszałek. W latach 1967-1988 w Bielskim Studium Filmów Rysunkowych Reksio zabawiał publikę milusińskich przed telewizorem. Pomnik przedstawia Reksia na tylnych łapach. Jedną z przednich trzyma przy pysku, drugą wskazuje na fontannę. Rzeźba jest odlana z brązu, ma 90 centymetrów wysokości i waży 130 kg. Częścią pomnika jest fontanna w kształcie przeciętego na cztery części jajka, z którego wypływa woda. Wykonawcą pomnika jest Jerzy Mikler z Bielska Białej.